Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Znowu pada, ale mimo to, że jest pochmurno, to nie jest zimno. Jest nawet dosyć ciepło i świat okryty świeżutką, młodziutką zielenią, skąpaną w kropelkach deszczu, wygląda po prostu bajecznie, kusząco, oszałamiająco. I jest to chyba tak naprawdę najlepszy lekarz dla naszych skołatanych nerwów, umysłów, dusz. Taki widok koi i wycisza nasze zmysły. Ptaki przepięknie śpiewają. Koncert tutaj jest na całego. Im nie przeszkadza w ogóle to, że pada, że jest pochmurno. Śpiewają przepięknie. Nawet powiem Wam, że zauważyłam, że jak jest taka pogoda leciutko mżysta, to one są takie jakby radośniejsze, są bardziej radosne jak w upały. No i teraz, jeżeli ktoś chce posłuchać sobie takiego koncertu ptasich treli, to trzeba wstać wcześniej rano, bo ptaki najbardziej aktywne, jeżeli idzie o śpiewanie, to są właśnie o poranku, tak maksymalnie do 10-11 godziny. Później przechodzą w stan spoczynku i dopiero pod wieczór znowu się uaktywniają. Także tutaj trzeba wstać wcześniej. Wywiozłam na pociąg dzisiaj rodziców. Pojechali do Krakowa na wczasy odpocząć. Edziu wyciąga kartofle z piwnicy, bo już pomalutku szykujemy się. Co prawda nie wiem, kiedy je posadzimy. One już powinny być wysadzone, już powinny być na polu, ale jest mokro. Nie idzie tam jeszcze wjechać, ale szykować już się trzeba, bo może tak być, że za kilka dni już się okaże, że pomalutku się w to pole wjedzie, zruszy się. No i trzeba być przygotowanym, bo takie wybieranie kartofli też trwa kilka dni, więc tutaj już się pomału szykuje. A ja wysiewam, wysadzam. No i dzisiaj chcę wysadzić sobie już kalię i begonię, bo zobaczcie, jak te cebulki już rwą się do życia. Kalia przepięknie popuszczała zielone kiełki. To samo jest z begonią. Tu mi się wiórek wsadził. Piękny już idzie pęd. Do gruntu jeszcze jest stanowczo za wcześnie, bo one boją się przymrozków. I jeżeli temperatura spadnie poniżej zera, to te kwiaty zmarzną. Tak samo z mieczykami. Mieczyki też już mi tutaj powypuszczały, chcą już do ziemi, no ale muszą jeszcze troszkę poczekać, bo mieczyki będę wysadzać prosto do gruntu i podejrzewam, że gdzieś dopiero za ze 2 tygodnie je wysadzę. A może wysadzę za kilka dni i po prostu nakryję sobie agrowłókniną. To jest jeszcze do przemyślenia. A tutaj chcę przyspieszyć kwitnienie. Powysadzam je do doniczek, postawię sobie tam pod folią. I ewentualnie, jak będą głosili przymrozki, to jeszcze będę okrywać agrowłókniną. I w ten sposób miesiąc prędzej będę miała kwiaty, bo czekając, aż będę mogła już spokojnie nie bać się przymrozków, no to będzie maj. A teraz mamy kwiecień, więc w maju one już będą na wierzchu. No i tym samym będę miała prędzej kwiaty. A, to jest stąd, żebym sobie nie pomyliła, bo tutaj mam kolorami kalie poukładane. No i tak samo wiecie, co zrobię sobie tutaj z nasionami kwiatów. Wysieję sobie nasturcję, kilka nasturcji do doniczek, kobeę pnącą. Bardzo fajne pnącze. Polecam tutaj Wam, jeżeli macie jakieś takie płoty, stare, poschnięte drzewa, posadzić kobeę. I to jest roślina, która nadaje się na stanowiska słoneczne. Miałam to kilka razy posadzone i bardzo dobrze znosi takie słoneczne stanowiska. No ale wiadomo, jak jest troszeczkę zacienienia, no to rośliny lepiej rosną, bo to słońce ich tak no bardzo mocno nie męczy. Roślina bardzo silnie rosnąca. Rośnie do kilku metrów. Ja miałam posadzoną na murze. To rosła mi, rosła i rosła do nieba.
i jakby nie przyszły przymrozki, to chyba by jeszcze nie wiem dokąd wyrosła. Kwiat jednodniowy. Rano się rozchyla, wieczorem już przekwita, kuli się i nie ponawia drugiego dnia rozchylania kielicha. Także krótkotrwały, ale efekt, jak zakwitnie ich dużo tych kwiatów na tym krzaku, jest przepiękny. No i ja wysieję do doniczek, no i pszczoły będą miały pożytek, bo tutaj też po tym pszczoły chodzą. Tylko później jest dużo obrywania zeschłych tych badyli, bo to naprawdę bardzo silnie rośnie. Także tutaj przed posadzeniem tego trzeba 3 razy to przemyśleć, czy macie gdzie i czy dacie radę sobie z tą rośliną. Ziemię mam przywiezioną z pola. I muszę tu przeglądać, wybierać dżdżownice, żeby nie było ich tutaj w kwiatach. Ziemia jest próchniczna, bo tak jak już to mówiłam, poszedł w tamtym roku 3 razy kompost. Był też dawany kompost, poplon. 3 razy poplon był siany. Był też dawany obornik. Ziemia była spoczynkowana. No i te dżdżownice, wiadomo, one kochają próchnicę, kochają właśnie, jak ziemia dostanie poplon, obornik. Rozmnożyły się w szalonym tempie na polu. Jest ich ogrom. No i teraz muszę wybierać, żeby mi później tutaj w ziemi nie buszowały. Na ryby by mi zanęty nie brakło. Ale pada. Daje równo. Kalię sadziłam po 3 do donicy jednym kolorem. Także sadziłam sobie kolorami. A begonie posadzę już po 1 cebuli, bo one się bardzo ładnie rozrosną. Zobaczcie, ile ta tutaj ma pędów. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli pójdzie 6 odnóg. To w zupełności wystarczy w jednej doniczce. One później będą się rozrastały, będą się rozkrzaczały. No i tutaj też nie może być za gęsto. A później ewentualnie zawsze mogę połączyć sobie 2 doniczki w jedną dużą donicę, wysadzić, delikatnie przesadzić i będę miała 2 krzaki. Teraz to dopiero leje. Na ogród nie prędko wejdę, tam na polach. I kartofle chyba będą stały sobie na przyczepie, nie wiem do kiedy. Bo podejrzewam, że przez tą chwilę nie mam tutaj miernika deszczu, deszczomierza. Mam koło domu, pójdę to, jak będę już szła do domu, to zobaczę, ile spadło. Ale podejrzewam, że piąteczka jak nic, a wczoraj też spadło 5 litrów, więc dopadało 2 razy po 5, 10 litrów, no to w czosnku woda na pewno stoi. Podjadę zobaczyć tam, albo i nie, żeby się nie denerwować. Tutaj wysiewam teraz kwiaty cynie astry. Pytacie mnie też często, jak wysiewam właśnie astry, cynie, aksamitki. Można wysiewać je wprost do gruntu i później pikować, no oczywiście do gruntu pod szklarnią, pod osłonami, bo one jeszcze również, jeżeli przyjdzie przymrozek, to zmarzną, ale można je wysiewać w grunt, w grządki i później pikować. Ja wysiewam albo do doniczek, takich tych malutkich, albo tak jak tutaj do tacki. Oberwanie chmury chyba jest. Troszeczkę folguje. Tam widzę, od zachodu się przejaśnia. Ta chmura idzie tam dalej na wschód. Idzie do was. Mnie tutaj wysuszyło, zaraz będzie suszyć was. Niestety dzieli równo w tym roku. Wracając tutaj do wysiewu,
na przestrzeni lat zauważyłam, że zdecydowanie lepiej sprawdza mi się metoda wysiewania do takich małych doniczek ziarenek pojedynczych, bądź do właśnie takich tacek. Tutaj mam już właśnie tak aksamitki wysiane i powysiewałam je po 2-3 sztuki do doniczki. Nie wysiewam po jednym ziarnku z tego względu, że któraś może nie wzejść. No jest takie ryzyko, że nie wzejdą, nigdy nie ma 100% wschodów. No i tutaj też wysiewałam po 3. Później albo jedną, dwie można usunąć, zostawiając jedną, bądź rozsadzić. No ja też trafiłam teraz na takie dni pochmurne, chłodne, no bo teraz temperatura nie jest jeszcze powyżej 20 stopni i te rośliny bardzo ładnie się przyjmują. Te tutaj wszystkie się przyjęły. I potem taką aksamitkę tak samo przelewam mocno wodą, wyciągam z całą bryłą korzeniową, wsadzam. Nie muszę się spieszyć. Wiadomo, że najlepszym takim momentem do przepikowywania roślin jest jak one mają jedną parę bądź dwie liści właściwych, jak są małe. One wtedy mniej chorują. Im większa roślina, tym gorzej znosi przesadzanie, pikowanie, bardziej choruje. No i często niestety są wypady, bo nam się nie przyjmują. Mając je w doniczce pojedynczo, nie musimy się z terminem spieszyć, nie musimy się bać, że one za mocno nam wyrosną, wybiegną. No i plusem takiego wysiewania właśnie w doniczki na początku jest to, że możemy przyspieszyć sobie kwitnienie. Wysiać je zdecydowanie prędzej, no bo tak z reguły no, sadzimy dopiero gdzieś tam końcem kwietnia, żeby w maju po przymrozkach właśnie takie malutkie roślinki pikować. A tak już będą ładnie kwitnące, takie jak często na ryneczkach później się kupuje czy widzi. Można samemu takie coś zrobić. Zabawy troszeczkę jest, nie powiem, że nie, bo tutaj te cynie, w pierwszej kolejności właśnie wysiewam sobie cynie, będę wrzucać po dwa nasionka. O, takie małe, że nie widzę. A niektóre już widać, że są puste. Cynie wysiałam sobie dwa kolory. Żółte i czerwone, no i teraz wysiewam astry w ten sam sposób. Przed chwilką właśnie zadzwoniła mamusia, dojechali już do Krakowa. My w ogóle tak z Agnieszką na 50-lecie, bo w tym roku obchodzili, większość z Was już wie, 50 lat pożycia małżeńskiego i z Agnieszką złożyłyśmy się, wykupiłyśmy rodzicom w czasy w Krakowie. W apartamencie załatwiłyśmy im noclegi, no i oczywiście zwiedzanie, atrakcje, no i dzwoni mamusia, ja się pytam, no i jak tam dojechaliście? A ona pierwsze słowa, żeby mi powiedziała, że tak, dojechaliśmy, wszystko jest okej, to pierwsze słowa, a idźcie wy w cholerę, gdzie wyście nas wysłali? Ja mówię, co się stało? No i takie troszeczkę przerażenie, że może no coś nie tak, może oferta była nie taka, jak była zaproponowana w internecie, a ona mówi, mnie się nudzi już. Ja mówię, no będzie, kurczę. Ja mówię, to człowiek się tutaj wystrachał, że może coś się stało, a mamusia, bo jej się nudzi. I pytał się, masz telewizor? Mam. To oglądaj i sieć. Ja mówię, jak wrócisz do domu, to będziesz robić. Ale jak żeśmy z Agnieszką myślały, co im kupić na prezent, co im dać, ja mówię, wiesz co, Aguś? Ja mówię, no ciężko trafić, bo oni wszystko mają. Nie są osobami wymagającymi. Mają naprawdę skromne wymagania. No i tak długo myślałyśmy, w ostatniej chwili właśnie padło na Kraków, że wyślemy ich do Krakowa. No i tak pojechali. Mąż jeszcze wczoraj się śmiał, jak mamuśka z tatuśkiem się pakowali i pyta się, mówi, tatuś, a tatuś mówi, co? A Edzie się pyta, a widły ty wziąłeś? A on tak patrzy i mamusia mówi, a na co mi widły? A czym będziesz gnój spod smoka wywalać? A dzisiaj mamusi się już nudzi, mogła te widły wziąć.
jak wróci, to nagram odcinek z da relacji, jak było. Chcieliśmy im jeszcze wykupić lot balonem, ale to by nam łby pourywali. Agnieszka od razu powiedziała: Renia, daj spokój, mój, bo oni nam łby urwą. Astry wysiałam, powsadzałam sobie, tak jak mówiłam, po 2-3 ziarenka. Tutaj powysiewałam już kobę, wysiałam sobie kilka doniczek groszku pachnącego. Resztę będę później wysiewać na bieżąco, tak żeby kwitnienie było jedno wcześniej, drugie później. No i tutaj jeszcze sobie chcę wysiać wilca, ale najpierw przykryję tutaj te nasionka. Aga! Nie przespróbuj! No, to ci mimo... to ważne! Cześć! Cześć! Zobacz! Witam serdecznie! Mamuś! Tak! Nie wiem, czy ciebie widzieli. Widzieli cię chyba. Jezu! Mamusia z tatusiem pojechali, przyjechała Agusia. Ale niespodzianka, co? No, kurczę, aż mi język... Język mi, nie wiem jak to powiedzieć, mowę mi odebrało. A co robiłaś? Sieję tutaj, kwiatki sobie wysiewam, już wiesz. Podchodzę, słyszę, że ty coś mówisz. Ale niespodzianka, kurczę. Mamusia do ciebie dzwoniła? Wiesz co, nie, jeszcze nie dzwoniła. Jeszcze nie, a do mnie już dzwoniła, tak? Już mnie opieprzyła. Co? No co, powiedziała, że dziewyście nas wysłali. Matko, one na łuby pourywają. Pourywają, ale ty już powiedziała, że się nudzi. Ale podoba im się chociaż? Nie powiedziała, czy się podoba, tylko powiedziała, że im się nudzi. Ludzie, a zobacz, no. Słuchaj, jeszcze nie pozbyliśmy, ja przyjechałam. Tak, ich się pozbyliśmy. Mamusia... Tutaj nie mamy, że harcują. Będziemy harcować do woli, tutaj w szklarni. Co tam wysiewasz? Teraz wysiewam sobie tutaj, jejuś, z wrażenia już, kurczę, zapomniałam, co? Wilca wysieję, miałam nakrywać pomidory, ale już teraz, kurczę, się ten rozkojarzyłam z wrażenia. Wow. Słuchaj, ja sama z wrażenia jestem, wiesz, rozemocjonowana, tak. Bo nie wiedziałam, czy przyjadę, czy nie przyjadę, no, ale okay. Ale dotarłaś. No i teraz tutaj jeszcze zakończę odcinek. Przykrywam delikatnie ziemią, nie dociskam, można docisnąć, można jak najbardziej docisnąć, zrobić coś w rodzaju walcowania. Ja jednak zawsze tutaj ziemię nakrywam luźno i pozostawiam do momentu wykiełkowania. No oczywiście podlewam. No i tutaj teraz, dzisiaj nie, bo ziemia jest wilgotna, ale jak zacznie mi tutaj zwierzchło psychać jutro czy pojutrze, to zależy jaka będzie pogoda, jaka temperatura, to będę podlewać z wierzchu, żeby bardzo dobrze nawilżyć tutaj wierzch, żeby te nasionka miały siłę powschodzić. A jak już zaczną mi wschodzić, to wtedy będę podlewała w tacki, żeby z kolei tych młodych, takich delikatnych sieweczek nie powywracać. O, i jeszcze te. No, czyli załapałam się na końcówkę. Tak, załapałaś się na końcówkę. Zdążyłaś. Wejście było to... Tęskniłam. Tak? Tęskniłaś? No. A wiesz co, jakoś tak pusto bez ciebie było. No, ale wiesz, jak się lepiej czuję, to wiesz, tak. Chcę przyjechać, nie? No jasne, gdzie? Słuchaj. To jutro palimy grilla. O, jak nie, jak tak. O, i koniec. Pracę na dzisiaj zakończam. Co miałam wysiać, to wysiałam, plan wykonany. Idziemy z Agnieszką już do domu. Ale zobaczcie, jak teraz zmieniło się tutaj wokoło. Przed chwileczką tak lało, a teraz jakie piękne słoneczko jest. Ptaszki śpiewają, te kropelki deszczu błyszczą tutaj w tym słońcu. Ta zieleń nabrała jakiejś takiej soczystości i po każdym deszczu, który tutaj spadnie, no pada po 2-3 razy dziennie, ale jak wychodzę po godzinie 2, to wydaje mi się, że ta zieleń, te liście dosłownie w oczach się rozwijają. Nie, Aguś? No, bo ja jestem, wiesz co, tak się cieszę, że tu przyjechałam. Chodzi i ogląda. Aż mi brakuje słów dzisiaj, a w ogóle zobaczyłam, jak ten rabarbar urósł. To pokażemy
W kolejnym odcinku później pokażę, jak wyglądają moje pomidory, selery, jak to wszystko się rozwija. Powiem, co zastosowałam, co jeszcze będę stosować. Także to będzie w kolejnym odcinku. A na dzień dzisiejszy żegnam się, kochani, z wami. Żegnamy się. Ja tym razem zza kamery. Jaka dziwna odmiana. Nie zauważyliście? Zauważyli widzowie. Żegnam się z wami. Życzę wam, kochani, takich widoków, takiego raju na ziemi, jak mam tutaj ja, bo no, to jest mój raj na ziemi. Trzymajcie się. Do następnego. No i tutaj na koniec jeszcze pokażę wam, ile spadło dzisiaj deszczu. 11 litrów. To jest deszczomierz. Taka menzurka rozchylana, rozszerzana ku górze. I tutaj odpowiednio jest wyskalowana. I 1 centymetr to jest 1 litr. Tutaj jest centymetrów 11, więc spadło 11 litrów. Na ogród nie pójdę. Pa, pa, ogrodzie. Pa, pa, kochani.